Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni Akcja rozgrywa się w Budapeszcie. Grupa chłopców ma właśnie wybrać nowego przywódcę bandy. Należą do niej Czele, Dejo Gereb, Janosz Boka, Czonakosz, Barabasz, Wejs oraz najmniejszy Ernest Nemeczek. Na zebraniu Nemeczek opowiada o zetknięciu się z przywódcami wrogiej bandy czerwonych koszul, braćmi pastorami. Jeden z nich zabrał bawiącym się w ogrodzie chłopcom kulki, a cała relacja wzburzyła grupę. Ulubionym miejscem ich zabaw był plac Broni przy ulicy Pawła. W pobliżu placu znajdował się tartak, w którym na szczytach sągów drewna zbudowali fortece i twierdze. Każda twierdza miała swojego kapitana, porucznika i podporucznika, a funkcję jedynego szeregowca sprawował Nemeczek, który z radością wypełniał rozkazy wyższych rangą kolegów. Pewnego dnia malec, zjawiwszy się na placu wcześniej, zauważył Feriego Acza, przywódcę wrogiej bandy, usiłującego ukraść czerwono zieloną flagę z muru obronnego. Nemeczek uciekł słysząc za plecami szyderczy głos wroga parę minut później na placu zjawili się wszyscy chłopcy i po emocjonującej opowieści Nemeczka debatowali na temat wypowiedzenia wojny czerwonym koszulom. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym chłopców z Placu Broni wybrano Janosza. Następnego dnia, podczas spotkania w fortecy, Boka przedstawił chłopcom plan działania, zamierzał zakraść się do ogrodu botanicznego i zostawić na wyspie karteczkę z napisem Tu byli chłopcy z Placu Broni. Do wypełnienia tej misji ochoczo zgłosił się Nemeczek i Czonakosz. Podczas spotkania Boka zauważył nieobecność Gereba, co go zaniepokoiło i wydało mu się nieco dziwne. Wieczorem ruszyli do ogrodu, miejsca spotkań drugiej bandy, a Boka zauważył wśród wrogów znajomą postać, w której rozpoznał właśnie Gereba. Zasmuciło to go, jednak misja została wykonana. Na zajutrz w szkole profesor Rak wezwał do siebie kilku chłopców, którzy należeli do Związku Kitowców i nakazał rozwiązanie stowarzyszenia, uznając je za nielegalne. Przed trzecią Związek Kitowców zebrał się jednak ponownie na Placu Broni, gdy nagle Nemeczek zauważył skradającego się gereba i postanowił go śledzić. Usłyszał, jak zdrajca usiłuje przekupić stróża Jano, by przepędził chłopców z podwórza przejęty chłopiec natychmiast pobiegł w stronę domu Boki, nie zwracając żadnej uwagi na kolegów ze związku, którzy wzywali go do złożenia uroczystej przysięgi, tym samym uznali malca za zdrajcę i tchórza i zapisali jego nazwisko małymi literami w tajnej księdze. Dwa dni później banda z wyspy zauważyła brak chorągiewki, którą Acz ukradł chłopcom z placu. Zganił także Gereba, który chciał podstępem wypędzić wrogów. Ferry uznawał, że musi odbyć się uczciwa walka. Nagle ku zaskoczeniu zebranych z drzewa zsunął się nemeczek, głośno protestując przeciwko znieważeniu przyjaciół. Wszyscy z nieukrywanym podziwem spojrzeli na mojego chłopca, a feri zaproponował mu, aby przyłączył się do nich. Malec jednak z dumą odparł, że nigdy nie zdradzi kolegów, patrząc tym samym znacząco w stronę gareba. Wówczas acze z ironią pozwolił, by pastorowie wykąpali nemeczka w stawie. Następnego dnia Boka, oczywiście zawiadomiony przez Nemeczka o planie czerwonych koszul, ogłosił stan wojny. Malec przybył na spotkanie przeziębiony po wczorajszej kąpieli w stawie, a w nagrodę za poświęcenie został mianowany adiutantem. Chłopcy byli przygnębieni zdradą Gereba, a najbardziej Janosz. Szybko przystąpiono do próbnych manewrów. Boka przejął dowodzenie i wydawał rozkazy, a Nemeczek z radością przekazywał je kolejnym batalionom. Wtem, ku zaskoczeniu wszystkich na placu, zjawił się we własnej osobie Dejo Gereb i z pokorą prosił Bokę o przebaczenie, podając mu chorągiewkę czerwonych koszul, którą zabrał z wyspy. Janosz jako dowódca zdecydowanie odmówił przyjęcia przeprosin. Nemeczek rozmawiał z ojcem Gereba, próbując wstawić się za kolegą. Niedługo potem, rozpalonego gorączką malca, Bokot prowadził do domu. Nazajutrz Nemeczek nie zjawił się w szkole, mimo że po południu czekało ich decydujące starcie. Nieoczekiwanie pojawiła się służąca rodziców Gereba z listem odderza, w którym chłopiec po raz kolejny prosił o przebaczenie i możliwość powrotu do związku. Skonsternowany boka był gotowy przebaczyć przyjacielowi, na co pozostali zgodzili się, więc Gereb przybył na plac. Jakiś czas później zjawili się posłowie Czerwonych Koszul, aby ustalić honorowe reguły bitwy i nie było już odwrotu. Po spotkaniu delegacja udała się z wizytą do chorego Nemeczka, aby przekazać mu życzenia powrotu do zdrowia od samego feriego. Bitwa na placu broni rozegrała się już następnego dnia. Czerwone Koszule sprytnie podzieliły się na dwa oddziały i pierwszy pod dowództwem starszego z braci pastorów zaatakował fortecę. Na szczęście chłopcy z placu broni zdołali odeprzeć atak dzięki doskonałej strategii boki, a pojmanych jeńców zamknęli w budce stróża. Wówczas do walki przystąpiła druga brygada nieprzyjaciela, dowodzona przez samego Frejego Acza. Zdecydowanie ruszył on w stronę budki stróża, w celu uwolnienia swoich kompanów, lecz nieoczekiwanie dla wszystkich na jego drodze stanął Nemeczek. Malec z niespotykaną siłą pochwycił acza i powalił go na ziemię zgodnie z zasadami zapasów, po czym upadł obok zemdlony i ten heroiczny czyn przeważył szalę zwycięstwa na stronę chłopców z placu broni. Armia Boki oddała honory wodzowi wroga i czerwone koszule szybko opuściły pole bitwy. Wszyscy zebrali się zaniepokojeni wokół nemeczka i w nagrodę Janusz mianował chłopca kapitanem, przywracając też stopień porucznika Gerebowi. Zaniepokojona matka Nemeczka wzięła go do domu, a za nią ruszyli pozostali chłopcy. Boka przeczuwał zbliżającą się śmierć kolegi i zapłakał nad jego losem. Po zwycięskiej bitwie związek kitowców przywrócił oczywiście dobre imię małemu Nemeczkowi, zapisując jego nazwisko drukowanymi literami. Chłopcy należący do czerwonych koszul zmuszeni zostali do opuszczenia wyspy, ponieważ dyrektorowi ogrodu botanicznego przeszkadzał hałas. Boka zaniepokojony pogarszającym się stanem przyjaciela, czuwał przy jego łóżku. Nemeczek był przekonany, że wkrótce umrze i nie chciał wierzyć w zapewnienia przyjaciela, że to właśnie dzięki niemu wygrali. Z uporem powtarzał, że chce umrzeć na placu broni jak prawdziwy żołnierz, lecz wysoka gorączka wywołała majaki i malcowi wciąż wydawało się, że walczy z czerwonymi koszulami. Kiedy udręczony opadł na łóżko, przez zamklone oczy nie rozpoznał kolegów ze Związku Kitowców. Nic jednak nie pomogło i matka stwierdziła śmierć chłopca. Boka stojący pośrodku pokoju poczuł ogromną pustkę i smutek, lecz nie potrafił płakać. Poprosił za to kolegów, aby w spokoju rozeszli się do swoich domów. O zmierzchu janusz, dręczony złimi myślami, wyszedł z domu i bez celu włóczył się po ulicach starając się za wszelką cenę ominąć plac broni, który wiązał się z tak wieloma wspomnieniami o zmarłym koledze. Odchodząc z placu, zajrzał ponownie do budki stróża Jano i wewnątrz dostrzegł dziwne przedmioty. Stróż wyjaśnił, że należą one do architekta i za kilka dni na placu broni rozpocznie się budowa kamienicy. Był to koniec placu broni, za który walczyli z takim oddaniem. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com ukośnik A plus nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila gmail.com.